taki wynik, przecież Częstochowa była przed nami w playoffach i trzeba im oddać, że też jadą, nie? Za darmo nam nie chcieli punktów dać, nie? No nie wyszedł, przyjechaliśmy z większym apetytem, niestety nie smakowało nam tutaj dzisiaj na tym torze, gdyż w naszej drużynie nie było lidera zdecydowanego. Natomiast na plus jest tylko dobry start Miśkowiaka i Kajtka Kupca. Natomiast pozostali zawodnicy zawsze coś przywozili zero, to nie przystoi tym zawodnikom tej klasy i myślę, że to jest główna przyczyna dzisiejszej naszej porażki. Po każdym Grand Prix przyjeżdża tak, jak przyjeżdża, wymęczony i te praktycznie silniki nie jadą. Nie? Trzeba przed Częstochową zrobić wszystko, żeby mu pomóc, żeby miał na czym pojechać. No, będziemy walczyć, nie wiem, tanio skóry nie oddamy. No chciał, no pewnie się walczył, ale na tym ostatnim wyjściu podniosło go i ratował się przed upadkiem, i to była ta główna przyczyna. Natomiast Woryna też walczył i po zewnętrznej, gdy jechał, to za mocno skontrował motocykl i przyczyną i urwał się łańcuch, silnik się rozsypał i to jest główna przyczyna. No na pewno najważniejsze jest znowu przygotować sprzęt, bo sami widzicie, że nie ma ten sprzęt Mikkelsena, nie ma szybkości pozostałych zawodników. Każdy się z tych zawodników boryka, że po wygranym wyścigu przywozi się zero, no to taka sinusoida, że no nie powinno to być zawodników tej klasy. Tam fajnie, jak stanęliśmy tam na wirażu, omówiliśmy pewne, Emil zaproponował, omówiliśmy pewne sprawy związane właśnie z Częstochową. Co poprawić, co jeden drugiemu może pomóc, nie?